Ratyfikacja konwencji o prawach osób niepełnosprawnych kończy pewien etap. Etap działań, zwłaszcza nowych ustaw i wprowadzania nowych praktycznych standardów w edukacji, w budownictwie, w transporcie zbiorowym, w prawie wyborczym. Ale to wcale nie oznacza, że wszystko zostało zrobione. Kończymy pewien etap, a zarazem otwieramy nowy, aby te standardy określone przez konwencję, a więc pełne prawa osób niepełnosprawnych do swobodnej decyzji o małżeństwie, o pracy, o miejscu zamieszkania, o udziale w życiu politycznym czy kulturalnym, żeby te wszystkie prawa były w pełni respektowane. Przed nami ogromna praca i pewnie już nie tyle praca nad przepisami, co praca nad kompetencjami, wrażliwością i kulturą. Bo to przecież bardzo dużo zależy od nauczycieli, którzy spotykają się z niepełnosprawnym dzieckiem, czy umieją z nim pracować, czy się go nie boją, czy umieją przekonać rówieśników, by takie dziecko zaakceptowali i rodziców tych rówieśników, by nie bali się, że w klasie jest niepełnosprawne dziecko. To także problem edukacji przyszłych architektów, by na studiach znali nie tylko matematyczne wzory, ale też rozumieli, że ludzie mają dzieci, że chodzą z dużymi bagażami, a w końcu się też zestarzeją. I że dlatego musimy przeciwdziałać barierom, nie dla tych iluś dzisiaj tysięcy jeżdżących na wózkach, tylko dla wszystkich, żeby ten świat uczynić naprawdę lepszym, przyjaznym.